W miniony czwartek 7 lutego rozpoczęły się eliminacje do drugiej edycji turnieju wokalistów o Puchar Browaru Zamkowego. Było ogromne zainteresowanie, dlatego też Browar tutaj wyszedł z taką inicjatywą, żeby również całą tę oprawę poprawić, bo ludzie dopisują i dopisywali, ale oprawę, czyli jest inwestycja w nagłośnienie przede wszystkim, w światła, no wszystko jest w zasadzie nowe teraz na scenie, poza samą sceną można by powiedzieć. Jest to duża inwestycja, żeby wszystko lepiej brzmiało, w zasadzie tak jak było na finale, ci co byli na finale, jeżeli pamiętają jaka była wielka oprawa, teraz to już mamy od samych eliminacji. Kolejne eliminacje do turnieju już 14 lutego i tak w każdy czwartek do końca miesiąca. Później podobnie jak w poprzedniej edycji odbędą się ćwierćfinały, półfinały i wielki finał, który odbędzie się w kwietniu. W turnieju może wziąć udział każdy, kto lubi śpiewać i dobrze się bawić. Nie mogą występować tylko ci, co zajęli pierwsze 3 miejsca, czyli już wygrali nagrody pieniężne i te osoby zasiadają teraz w jury. Jest o co walczyć, wzrasta pula nagród. W tej edycji nagroda główna to 1500 zł. Nie zabraknie także nagrody publiczności. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.